Słuchajcie, jesteśmy na polu braczanym, jest czas siewu, jest czas zbioru i jest czas wywozu buraka. No w tym roku burak u nas bardzo późno kopany, bardzo późno wywożony. Zaczęliśmy buraka kopać jesienią, kiedy była dogodna pogoda. Ropa jest? Jest, jest. Ale w ropie? Tak. Ropa w ropie jest, dobra. To jest dobrze. No i zaraz, że tak powiem, lecimy w pole. To ile pan optuje, że ile buraki posypią? 70 dadzą. O, tak, akurat. Dadzą, na tym polu dadzą. Nie było buraków to. No może tam całkiem na górkach, ale... 70, marzenie przygotowy. 50. Nie, więcej. Między 60 a 70. O, sprostowanie. A po 70 zabieram blasiek. A co pan robi z tym? No jak sprzedam, tak samo jak i pani. Ale to wie pan, że nadwyżka jak jest, jak mamy 50 zakontraktowane, to oni płacą po połowę ceny? Nawet jedną trzecią? Ale to po co pani tyle kontraktuje mało? No oni nie chcą. Pani wie, że można ile możemy osiągnąć. Ale jak, skąd pan wie, ile pan osiągnie? Przecież pamięta pan koło fermy tam naprzeciwko Aśki? 50 ton było, niecałe. Kiepskie pole było, bo pani się mnie nie zapytała, gdzie można buraki. O widzi, nie zapytałam się Jarka, gdzie można buraki, ale Jarek wszystko wie. Nie, tu jest dobre pole, to powinny, no ale tak... Nie, dobra pogoda była, przebieg pogody był dobry, no bo deszczu dostały później. Przecież jak one latem, to normalnie leżały przecież. No. A dlaczego leżały? Bo deszczu nie było. Bo deszczu nie było, sucho. No. A potem dostały... Ale tutaj takiej sytuacji nie było, to czyli tu jest taka granica. Granica jest taka, że była dla nich doskonała pogoda w tym roku. Więc jak będzie... Plon powyżej 60 to będzie mega dobrze. Tak, najpierw będą odłowione liście, później będą przycięte, wykopane i po kolei będą przeczyszczone do zbiornika. No tak, a noże są ok? Tak, noże są. Noże są ostre. Ostre? Tak jest. Ostre. Ok. Dobra, Marcin, to jedź w pole. Dobrze. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Panie Jarku, a pan się uczy. Dobrze. Bo może kiedyś taki sprzęt pan przejmie. No i co na drugi dzień? Ja na drugi dzień rano wstaję, a popadało tyle śniegu, że kombajn zjechał, nie dał rady kopać. Właściwie zachowywał się tak jak spych na polu. Jechał, a przedni po prostu sterta śniegu. Przyrządy takie kopiące z przodu przed kombajnem nie widziały liści, nie dawały rady. Ja już byłam dosyć mocno zdesperowana, właściwie nie wiedziałam co dalej. Martwiłam się, patrzyłam na prognozy. W prognozach nie pokazywało nic topniejącego, coś, co mogłoby zmienić pogodę. Ja właściwie już zaczęłam myśleć, że co tu zrobić, kurczę, co tu zrobić? I taka myśl mi przyszła, syp na pole sól. Słuchajcie, wysłałam ciągnik z siewką z solą, dla próby zrobił jeden przejazd. I o zdziwieniu naszym faktycznie ten śnieg zaczął topnieć i stopniał troszeczkę na tym jednym przejeździe, ale to nie wystarczyło. To pokazało, że naprawdę ta sól topniała. Topniała, ale no niestety znowu zaczął śnieg padać i znowu zaczął śnieg padać. I właściwie mówię, no nie, no jak ten śnieg będzie cały czas padał, a ja solą będę sypała, to są za duże koszty, bo to były koszty w granicach 300-400 zł by wyszedł do hektara. No i słuchajcie, już nie wiem co mam zrobić i zaczęłam, mówię, muszę się pomodlić, muszę się pomodlić. I słuchajcie, pomodliłam się i na drugi dzień śnieg stopniał. Także to jest dla mnie cud. Śnieg stopnił na tyle, że kombajn znowu z powrotem wjechał na pole i buraki udało się wykopać. No i buraki już też kopała Paulinka jako operator. Zabiorę was z sobą do nas na pole na buraczki, bo tydzień temu zaczęliśmy kampanię buraczaną, jednak musieliśmy ją przerwać.
ponieważ zastały nas duże opady śniegu i niestety były tak duże, że ziemniaki były całe przykryte śniegiem. Kombajn wjechał na pole, bo próbował kopać, ale niestety zapychał się przez ten śnieg. No i wczoraj przyszła odwilż i śnieg trochę zszedł z pola i jedziemy zobaczyć, jak sobie tam radzą. Buraki ogólnie mieliśmy do tamtego tygodnia wykopane 44 hektary, także zostało nam jeszcze około 50. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze i pozwoli nam wykopać buraki bez problemu, że nie zostanie nic na polu. Bo tu buraki pogubił chyba nasz operator, bo jak kopali w ten śnieg, nie mógł z kombajnu wysypać tych buraków, więc wysypywał na przyczepy. No i niestety te przyczepy musiały zjechać do nas na gospodarstwo i teraz właśnie Marcin pojechał z przyczepą, żeby wysypać na kopce. Może się teraz nie będzie tak kopał, będzie miał możliwość wysypania zebrany plon do reszty buraczków, które leżą już na kopcach. O. No, droga nie jest przychylna. Taki off-road. Off-road u nas na polach. Jak sarenki biegną po polu, goniamy je. To przed chwilą wielkie stado wybiegło nam, ale się tutaj rozbiegło na kilka stron. Może uda nam się je dogonić. A w tle widać już kombajn ziemniak buraczany, który przyjechał już na drugie pole. Kopał całą noc, a dzisiaj od rana znowu padał śnieg. Także znowu warunki atmosferyczne nam nie sprzyjają, szczególnie, że jeszcze temperatura zrobiła się na minusie. Ale miejmy nadzieję, że nie przeszkadza to w kopaniu, że ziemia jeszcze mocno nie przemarzła. Tam jeszcze obok na polu chłopcy zbierają kamienie. Naprawili odkamieniacze i ruszyliśmy z odkamienianiem. Z ropy, z kabiny. Ja Paulina, Mariusz. Mariusz mnie uczy. Będzie, jestem jego uczniem. Będziemy wysypywać. Także od razu grubej rury. Thank you.
ale w ogóle ona jest bardzo dobrze podświetlona pod spodem, że nawet w nocy nie ma problemu z kopaniem, prawda? Bo te grządki wszystkie widać bez problemu. No jak widać, Połynka nie może wytrzymać, lubi się przejechać każdą maszyną. Prowadziła bardzo duży, wielki kombajn. Mówiła, że jej się prowadziło super, że bardzo wygodna maszyna, bez problemu ją obsługiwała. No, trochę jej zazdroszczę, bo ja nie byłam wtedy na polu, żebym mogła nią poprowadzić, ale Paulinka, wystarczy, że ona mi zdała relację i mówiła, że lekko i szybko buraki zostały kopane przez tą maszynę. Jaka wydajność kopania była? Kombajn kopał dzień i noc i właściwie tak naprawdę są w stanie kopać powyżej 20 hektarów na dobę. To jest niesamowita rzecz. Takie wydajności maszyn są teraz. To już nie motyka, to już nie ręczne zbieranie, to są ogromne maszyny. Pierwsze samochody już trafiły do Glinojecka i to, co już rozmawiałam z moim konsultantem, jeśli chodzi o Glinojeck, to zawartość cukru w naszych burakach to jest 16,5, 16,7, 17%. Ta cena 140 zł do tony to jest cena przy 16% zawartości cukru w buraku. Jeśli jest poniżej, wtedy ta cena oczywiście spada. Jeśli jest powyżej, dopłaca cukrownia 8% do ceny podstawowej. Mniej więcej obliczyliśmy, że jest to około 10 zł. Więc właściwie przy 17% zawartości cukru do zakontraktowanego buraka i nieodbieraniu wysłodków jesteśmy w stanie uzyskać 150 zł za jedną tonę. Można sobie obliczyć. Przy 50, 60, 70 tonach z hektara jaki uzyskamy zysk. My na plantacji buraka w Szkotowie. Pan tutaj kierowca, pan się nazywa? Przewodowski. Ale imię! Robert. Panie Robercie! Nazwisko pani chciała? Ja jestem Agnieszka. Panie Robercie, pan oglądam filmy. Pan jest pierwszy raz w Szkotowie? No Szkotowo jako Szkotowo oglądam na YouTubie filmiki. A, no to cieszymy się. To jest nasz fan. No, posiedzę nieraz, bo tak w ciężarówce się siedzi w porcie, w kolejce, no to się ogląda. No to miło nam. Panie Robercie, ale jeśli chodzi o wywóz buraka, to jest pierwszy pana sezon u nas? Pierwszy sezon mój w ogóle, pierwszy sezon na własnym aucie, pierwszy sezon. No i co może powiedzieć, to jest trudny sezon, prawda? Bardzo trudny sezon, jest sezon trudny, by był lepszy, jak był mróz. Jak był mróz, to jest sezon, by był lepszy, a że błoto, no to mamy co mamy. Śnieg stopniał, zrobiła się odwilż i jest po prostu błoto. Dokładnie. Ile macie kilometrów z wywiezieniem buraka jakby tutaj z pola do utwardzonej drogi? 3 kilometry. I najgorszy odcinek jest właśnie tutaj, gdzie się kopiecie. No tak, najgorzej jest tak na miejscu, gdzie wszystkie samochody przejeżdżają, jest najgorzej wyjechać. Panie Robercie, a od nas ze Szkotowa do Glinojecka jaka jest odległość? Ile kilometrów? Ponad 70, ponad 80. 70. Z 80 kilometrów będzie stąd. No właśnie. No, ale to nie są najdalej plantacje położone od Glinojecka. Uważam, że nie. No właśnie. Z tego co słyszałam, to właśnie jest bardzo ważny właśnie transport, bo to są największe koszty przy dostarczeniu buraka, ale no niestety okolice, słuchajcie, Ciechanowa, okolice Glinojecka, no to już jest tam tych plantatorów dużo mniej i jakby te plantacje rozeszły się... Mniejsze. Są tam mniejsze i te plantacje się tutaj rozeszły właśnie na nasze tereny, no nie? Aż dziwne, że na takich ziemiach zaczęliście sadzić buraka. No i właśnie, na piątych klasach siejemy buraka. Normalnie ten burak u nas, panie Robercie, plonował 53 tony. No ten rok jest w ogóle dla nas rewelacyjny, bo... To jest widać. To jest widać, nie? Burak jest duży, prawda? Tak. Burak jest duży i ładny. Równy, po prostu tak. Równy. Jak będzie burak równy, to będzie plon. To będzie plon. Dokładnie. No właśnie. Panie Robercie, powodzenia, żebyście się nie kopali, a jechali. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, pani Agnieszko. I tak za każdym razem. Ci drugę to zaczniesz ciągnąć, nie? Jak mnie załaduje. Dobra. Marcin, i tak za każdym razem musisz wyciągać? Każdy się kopie? Każdy, nie ma wyjątku. Słuchaj, Marcin, przywiezie gruzu, zrobią drogę, to już będziesz miał trochę wolnego. Poczekaj, niech przyjdę. Można?
kawę? No bo piłeś kawę? Sobie, tak, zrobiłem sobie kawę. A no właśnie czuję. A to może do ciebie przyjść na kawę na przykład? No znaczy, no można sobie samemu zrobić. Mam tutaj o kuchnię na dole. Coś ty. No, tu mam czajnik, także... Ale pod co to jest podłączone? Pod prąd? Nie, to jest na takie te butle wkłady turystyczne. Pod zapalniczkę. No. Mega. Mega, no jak kurczę się lubi kawę, to ale trzeba sobie radzić. Dobrą kawę, bo dobry zapach jest. Czyli bo niby, nie? Słuchaj, to tak, tak patrzysz, masz kamerę na górze. No i pod spodem. Więc widzisz, ile jest ładowanego akurat teraz buraka. To jest świetna sprawa, ale w nocy nie widzisz. Widać. Też kamera spod... No, mamy światełko, nie? I światełko świeci, widać. Nie? Dobra, a to jest układ całej maszyny. Tak ta jest. Maszyna się nazywa Mysza, ale to jest jej nazwa taka jakby... Dodana przez rolników. No, no. Musisz odebrać? No, odbiorę. No, co tam? Aha. No dobra, zaraz tutaj porozmawiamy i tego, i zobaczymy, nie? A w tamtą stronę nie lepiej by, nie by było, nie lepiej w tamtą stronę wyjeżdżać? Jak tu zakręcą, mogą. A gdzie zakręcą? Na tym Rzychu może, nie? Mogą, pewnie. Oho. No dobra, to dzwonię do pierwszego, niech odwrotnie wjeżdża, nie? Nie, niech spróbują. Znaczy, tam wjeżdżają? Aha, mogą, no dobra, to może mogą. Niech... No dobra, to może niech wjadą odwrotnie, nie? No, może tak być. Niech spróbują, okej. Okay. No. Ekstra. Dobra, zadzwonię do tego, do Mariusza, niech on spróbuje odwrotnie wjechać może, nie? To cała rodzina pana widzę, tak? Pracuje? Tak. Pan na tej maszynie, jak ta maszyna się nazywa? Holmer. To jest Holmer Terra Felis 2. Ale czemu na niego mówią mysza? No bo taki ogon ma, nie? Tak ogon? Jak i tutaj ma takie jakby włączenie, te uszy, nie? Aaa, taka mycha. Tak, dlatego tak mówią na to myszy. Zadzwonimy do tego pierwszego, może go tu odwrotnie byśmy zaprosili. No dobra, spróbujmy tak. Mówią, że... no właśnie, bynajmniej u nas tak jest, że plon jest lepszy niż w tamtym roku. Widzisz tak. To po buraku? No buraki są ładne, no zgrabne. No są naprawdę fajnie, ładnie to wygląda. Słuchajcie, buraki mogą być zgrabne, to nie tylko szefowa może być zgrabna i dziewczyny, koleżanki tak. Ze wsi, ale i buraki we wsi. No, no a nieraz i mówi się, że buraki są piękne, nie? Także kurczę, tak. No to też jest kurczę. Tak, to też jest cecha kobiet, kobiet, nie? Tak, to jest takie określenie, nie? Nie, no widać, że są generalnie wyrównane i plon będzie zadowalający, bo my mamy no. Tutaj bardzo słabe gleby. Tak? Tak, to są 4B, aha. Piąta. Piąta A, piąta B, więc właściwie nie powinno się nawet buraka siać na tych glebach, a ten burak się udaje. Nie, myślę, że teraz te odmiany, które są teraz, to one rosną równie dobrze na słabych glebach, nie? To nie jest tak jak kiedyś, że przykładowo ziemia musiała być przednoburaczana, że musiała być to druga, trzecia klasa, tak, prawda? Zmieniło się no. To. Ja to już wam, słuchajcie, mówiłam, ja to już mówiłam nieraz, że genetyka w nasionach się bardzo zmieniła i właściwie ta genetyka te doświadczenia, które firmy nasienne wprowadzają, zaczęły pozwalać nam właśnie siać buraki na glebach słabych. Jedyne co, to musi być uregulowane pH, no i oczywiście dbałość o ziemię, dbałość o zawartość próchnicy, ale my generalnie słomy nie sprzedajemy, my słomę cały czas rozdrabniamy, ona pozostaje w glebie, a burak właśnie to lubi. Jacku, życzę ci powodzenia, ja już jadę do siebie do biura, bo mam tam sprawy. Wy tutaj pracujecie, właściwie pracujecie dzień i noc. No praktycznie tak. Dzień i noc. Ale już się kończy kampania buraczana. Nie, no jeszcze trochę potrwa, jeszcze prawie miesiąc. Jeszcze jest paru rolników. No parunastu, a nawet paru dziesięciu. Czyli nie jesteśmy ostatni. Nie. No my macie no, w miarę taki dobry odbiór. No 15 grudzień to nie jest jeszcze jakoś tam tragicznie, nie? Czy słyszałeś o zawartości cukru w naszych burakach? Coś ci wiadomo? Nie, jeszcze nie wiadomo. Jeszcze tam, kurczę, pan inspektor nie dzwonił. Nie rozmawialiśmy, zajęliśmy się tymi kurczę trudnym wyjazdem. Tak, ale już jest coraz lepiej. Coraz lepiej. Miejmy nadzieję, że będzie naprawdę dobrze. No i tak tutaj z Jackiem rozmawiamy, on zostaje pracować dalej, ja już jadę do swoich zadań. Oni sobie już tutaj świetnie radzą, chłopcy utwardzają drogę. Ja już mam przecieki odnośnie zawartości cukru w buraku. Ten cukier jest od 16,6 do 17%. Nie jest to bardzo wysoki, jest to na średnim poziomie. Dla nas wystarczy, jest zadowalający. Cieszymy się z tego, co mamy. Także generalnie rok
zaliczony pozytywnie w buraku cukrowym. Pozdrawiamy Was. Cześć!